Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy tutaj zadania i dialogi w klasztorze Inosa. Pozwólcie, że ja stąd wyjdę, bo nie gra znowu muzyczka. Nie wiem, co to się dzieje, że w niektórych lokacjach po prostu muzyka specjalnie grać nie chce. Ale mniejsza z tym, w poprzednim odcinku też troszeczkę poeksplorowałem regionów, w których mnie po prostu nie było. Dobra, muzyczka wreszcie gra. No i w tym odcinku będziemy kontynuować dialogi w klasztorze. Nie będzie tego zbyt wiele, więc się nie martwcie. No i w późniejszym etapie odcinka z pewnością rozpoczniemy już przygotowania do polowania na smoki. Zauważyłem, że jestem z HP wypstrykany, ale to przez tamtego maga. Mniejsza z tym. Pogadajmy, moi drodzy, to jest z lokalnymi właśnie jegomościami. Tu mamy kogo? Agona. Co tu sadzicie? Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrz Neoras używa do ważenia mikstur. Nie mam czasu na takie. I jak idzie? Jesteś tylko gościem w klasztorze Inosa. Dlatego powinieneś zachowywać się właściwie i nie przeszkadzać mi w pracy. Do widzenia. No co za kasztan zadufany. Czy ty przypadkiem nie jesteś jakimś kuzynem Lotara? Co za typek. Do widzenia i koniec. Respektuj mój autorytet, klocu. Dobra, mniejsza z tym. Tu mamy Opolosa, co ma owce koło nosa. Siemano. Jak tam owce? A jak ci się wydaje? Chodzą sobie i skubią trawę. Zastanawiam się, co się dzieje na zewnątrz. Magowie wydają się niespokojni. Nikt nie może występować przeciwko boskiemu porządkowi. Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach. Co masz na myśli? Jacy przybysze? Nikt nie wie, skąd się wzięli. Noszą długie czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, że są jakiegoś rodzaju magami, a przynajmniej znają czary. To brzmi niepokojąco. Mam jednak nadzieję, że Najwyższa Rada poradzi sobie z tym problemem. W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. Wraz z armią orków oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe, uwierz mi. Królewscy paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? Zobaczymy. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Okej, czyli złapaliśmy troszkę expa, ponieważ Opolosowi opowiedzieliśmy o tym, co się dzieje poza murami klasztoru. No w sumie nie dziwię się, że on nie posiada takiej wiedzy, ponieważ z pewnością jest tutaj w większości czasu po prostu zamknięty. Witaj, synu. Skąd pochodzisz? Żadna wielka sprawa. Przybyłem z farmy. A zatem witam cię w tym przybytku. Mam nadzieję, że docenisz naszą gościnność. Jednak pamiętaj, że jesteś tutaj jedynie gościem. Nie nadużywaj tej gościnności, jeśli nie chcesz mieć poważnych problemów. Czym się zajmujesz? Przygotowuję paladynów do walki z siłami zła. Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Inosa. To wszechobecny mrok, który pragnie na zawsze pochłonąć światło Inosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego Pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Żadna wielka sprawa. Ale w klasztorze żyją jedynie magowie i nowicjusze. Zgadza się. W odróżnieniu od naszej społeczności, koncentrującej się głównie na słowie Inosa, paladyni sławią przede wszystkim wielkie czyny naszego Pana. My reprezentujemy naukę Inosa, podczas gdy paladyni są jego wojownikami, ruszającymi do bitwy z jego imieniem na ustach i zwyciężającymi ku jego chwale. Opowiedzieć o takich rzeczach. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, jak okiełznać ich moc. Jednak szkolę jedynie magów. Jakieś wieści? Wróg najwyraźniej wkroczył już do miasta. Co masz na myśli? Jeden z naszych paladynów, Lothar, został zamordowany na ulicy. W biały dzień. To zaszło za daleko. Niestety obawiam się, że to może być dopiero początek. Widzi i słyszy się to i owo. Bennett jest niewinny. Świadek kłamał.
Skąd to wiesz? Mam na to dowód. Czasami myślę, że naszymi największymi wrogami są zdrada i chciwość. Tylko Inos wie, co teraz? Morderstwo. I to w dodatku popełnione na Paladynie, to bez wątpienia jedno z najgorszych przestępstw. Morderca na pewno zostanie skazany na karę śmierci. Tego jest więcej, wiesz mi? Marduk, wydaje mi się, że największym waszym problemem paladynów i magów jest zaślepienie i zadufanie w sobie, ale to pewnie tylko moja opinia. I tu, moi drodzy, właśnie mieliśmy klucz, który otwiera bibliotekę, w której również siedzą magowie. Tu jest mistrz Hyglas, fajne imię. Jestem mistrz Hyglas, strażnik ognia i wiedzy. Co studiujesz, mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole Inosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuję się tworzeniem run zawierających moc ognia Inosa. Okej, to tyle z Hyglasem. Czy te regały coś ciekawego zawierają? Zaraz to sprawdzimy. Nie, one tylko traktują o pierwszym kręgu. Ja pozwólcie, że tego akurat czytać nie będę, bo to jest kompletnie nie moja dziedzina. Ja przecież jestem łowcą smoków, a nie magiem. Tak, tu mamy typowo kręgi. Tutaj jeszcze spójrzmy na ten regał, czy on coś zawiera? Nie, tu mamy typowo o kręgach magii. A możemy zrobić runę? Stół runiczny. To jest, moi drodzy, jedna z niewielu pozostałości po Gothicu Sequel, ponieważ ta animacja i ten stół runiczny jest żywcem wyjęty właśnie ze sequela. Ponieważ w jedynce nie musieliśmy tworzyć run, w sequelu już musieliśmy, ale w Gothicu 2 nikt się nie pokusił o wytłumaczenie tego, dlaczego właśnie w Gothicu 1 pod barierą nie trzeba było tworzyć run, a tu w dwójce już trzeba. Co tutaj robisz? Odzyskałem oko Inosa. Co za ulga, że udało ci się je wyrwać ze szponów wroga. Jednak niebezpieczeństwo nie zostało jeszcze zażegnane. Słudzy zła wciąż knują swoje nikczemne plany, a tym razem są wyjątkowo zdeterminowani. O tym zdołałem się już sam przekonać. Nie drwij ze mnie. Sytuacja jest poważna. Bardzo poważna. I nie bardzo wiemy, komu możemy zaufać. Skoro wrogowi udało się zwieść Pedra na drogę występku, należy się spodziewać, że inni również mu ulegną. Na czym dokładnie polega twoja praca? Szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Gorax. Jak twoje studia? Wróg ma wiele twarzy. Trudno stwierdzić, która z nich stanowi największe zagrożenie dla klasztoru. Pokaż mi swoje towary. Okej, co ty tutaj masz? W sumie tylko zwoje z przywołaniami, więc średnio. Moi drodzy, przepraszam was za ewentualny szum w tle, który słychać, ale jakiś samolot nade mną przylatuje. No dobra, tu mamy na razie obgadanych wszystkich, ale tutaj jeszcze chciałbym czekać, czy ja dobrze idę. Bo tu zawsze się gubię. Tam mamy jednego paladyna, ale do niego dojść nie możemy, bo nas będzie wyganiał z tamtego pomieszczenia. Gdzieś tu jeszcze było jedno zejście, ale które z nich? Czy to było tutaj to ten taki półokrągły pułap, czy tak, to chyba tu. Albo tam? Nie, nie, dobrze, dobrze, tu. Tu. Tu bym chciał jeszcze z jednym magiem pogadać. On jest chyba w tej komnacie na wprost, a ten nowicjusz coś ciekawego mówi, coś mi mówi, że on właśnie ma jakiś dialog. Co słychać? Przybywasz we właściwym czasie. Chyba sam Inos cię tu przysłał. Tajemnicę zakonu poznasz już jako obrońca oka. Co? A skąd ty, nowicjuszu, masz taką wiedzę, że jestem wybrańcem i tak dalej? Mniejsza z tym, tu mamy Neorasa. Hej, co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Ej, cóż, no mów, czego chcesz.
Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Swoją wiedzę przekazuję jedynie członkom naszego kościoła. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Czyżbyś wątpił w moje umiejętności? Potrafię przygotować każdą miksturę. Doskonale. Nie tak szybko. Wpierw musisz mi dostarczyć odpowiednie składniki. No i zapłacić za odczynniki i robociznę. Ile żądasz? Za samo sporządzenie mikstury. 10 sztuk złota. Okej, on dla nas może uważyć podstawowe miksturki. Te regały tutaj mówią tylko o miksturach. To już mieliśmy na samym początku gry Uxardasa. No dobrze, moi kochani, czyli tutaj mielibyśmy praktycznie wszystko w tym klasztorze. No dobra. Tak więc, nie przedłużając, to tyle jeśli chodzi o klasztor. Lecimy do miasta portowego. Mam tam jeszcze jedną maleńką sprawuszkę i to z postacią, która jest bardzo niepozorna, ale ma bardzo fajny taki, ma bardzo fajne, że tak powiem, bardzo fajnie rozbudowaną linię fabularną. Już z nią rozmawialiśmy, ale nigdy bym się nie spodziewał, że ta postać, tak niepozorna, będzie należała do pewnej takiej, no, okrytej złą sławą organizacji, że tak się wyrażę. Więc wlecimy do niej. No i później, moi drodzy, rozpoczniemy sobie już kolejny rozdział, ale to wszystko po kolei. Najpierw zagadajmy sobie właśnie z tym niepozornym ogrodnikiem. A więc jesteś jednym z nas. Mam dla ciebie pożyteczną wskazówkę. W okolicznych domach bardzo często znajdziesz skrytki otwierane przez naciśnięcie ukrytego przycisku. Ludzie zwykle trzymają w nich kosztowności. Mam tu trochę ziela. Chcesz sobie zapalić? Sam nie wiem. A zresztą dawaj je tutaj. Skręcę sobie jednego. Mocny towar. Chyba mi już wystarczy. Pokaż mi swoje towary. Okej. Okay. Czyli troszeczkę dosłownie z butu wywaliło ogrodnika. I jeszcze mamy chyba maleńką kwestię u Lorda Hagena. I to będzie wszystko. Lecimy już w stronę Górniczej Doliny później. Co ty bezimienny lewitujesz? Oko należy do mnie. Tak. Oko jest twoje. I to ty musisz je naprawić. Zatem... musisz być wybrańcem Inosa. Zamierzam położyć kres zagrożeniu ze strony smoków. Idź więc i z pomocą Inosa zniszcz zło w zarodku. No, czyli faktycznie możliwe, że jesteśmy tym wybrańcem Inosa. Mniejsza z tym, moi kochani, co mam tutaj do wywalenia? Tawernę i w miejscu tawerny zróbmy sobie przełęcz do Korinis. I jak to będzie wyglądało, moi kochani? Ja tylko wpadnę, rozpocznę nowy rozdział i zniknę z powrotem z kilku powodów, o których zaraz wam tutaj poopowiadam, tylko pozwólcie, że trzepniemy sobie szybkiego śledzia, bo czas najwyższy, rozpocząć przygotowania do walki ze smokami. I ta walka do takich najprostszych z pewnością należeć nie będzie. Ale nie wyprzedzajmy faktu, najpierw uderzmy w stronę właśnie Górniczej Doliny. Dlaczego tak wpadam, rozpocząć rozdział? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Ale jedno, co wam mogę obiecać, to to, że ostatni raz tutaj będę się przedzierał przez tą zawaloną kopalnię, która nie wie czemu nie została tutaj wklejona jako pełnoprawny zen, nad czym już ubolewałem. Tylko już będę normalnie rzucał wyzwanie orkom, tak, że tak powiem, twarzą w twarz, czy też w przypadku orka to może twarzą w pysk. Tak więc no, praktycznie pół odcinka zleciało, więc drugie pół sobie zejdzie na przygotowaniach. Rozdział 4. Polowanie na smoki. Dobra, na razie poluję.
XD. No i teraz się telepcimy do majątku ziemskiego. I pierwsze co to wykupię sobie wszystkie możliwe stalowe pręty i poopowiadam wam o tym i o tamtym, ale ze spokojem, w swoim czasie. Najpierw do Beneta lecimy. Hej! To było wiadomo od dawna. Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? O matko, surowa stal, gorąca stal, dwie bryłki rudy, biorę wszystko, rzecz jasna. Hej! Mogę kupić u ciebie jakąś broń? Wybór jest dość ubogi. Większość mieczy i toporów trafia do Onara. Naprawdę nie mój problem. Niestety ty nie masz żadnych tutaj itemów typu stal. No i moi drodzy, a propos rogów dla Bastera, niestety z expa nie będzie nic. Wyjaśnię wam to jeszcze w stosownej chwili, jak będę kuł miecze, wtedy będę miał więcej czasu na pogadankę. Dokopałem się na wszelkiego rodzaju forach, co jest przyczyną tego właśnie, że tak to się kitwasi to zadanie. Jest to przedziwna kwestia, no ale trudno, ale czekajcie, nie. Albo w sumie mogę jeszcze dwa rogi kupić u Konstantina, ale jak nie dostaniemy expa, to mniejsza z tym najwyżej. Albo wiecie co, nie no, sprzedajmy wszystko. Nie, dobra, nie będę już kręcił, lecimy do Bastera i koniec. Chcę mieć tutaj na razie wszystko zamknięte. Co myślisz o tym całym polowaniu na smoki? Chłopaki mogą z tego wyjść, objuczeni złotem, jeśli nie odwalą wcześniej kity. Ja tam wolę się trzymać z Lee. Mam więcej rogów cieniostworów dla twojego kupca. Świetnie! Daj je tutaj i przynieś więcej. Kto wie, jak długo jeszcze ten kupiec będzie chciał te rzeczy. Oto twoja działka. No, czyli hajs się zgadza, ale exp już nie bardzo. Tak, naucz się zbierać rogi cieniostworów, mówili. Pod expisz, mówili. Jasne. Dobra, teraz lecimy szybciutko na plac targowy. Jeszcze zajrzymy do Konstantina, on tam też ma parę fajnych fantów, więc zaraz je zbierzemy tutaj. Tu. Hej, ty! Pokaż mi swoje towary. Goblinie jagody bierzemy, chociaż nie wiem czemu ja to kupuję, ale sobie kupię. Szczaw królewski jest rzecz jasna, biorę. I rogi cieniostworów też wezmę, bo sobie stówkę chociaż na tym zarobię. I teraz lecimy gdzie? Lecimy do Hakona. A czekaj, czy czasami nie ma jeszcze questa u Baltrama? Nie możemy mimo wszystko robić wspólnie interesów? Słuchaj, jeśli dostarczysz mi 10 szynek i 10 butelek wina, to znowu ubijemy interes. Zobaczę, co się da zrobić. Mam to, czego chciałeś. Pokaż. To nie jest najlepsze, ale w dzisiejszych czasach nie można być zbyt wybrednym. No, teraz możemy przejść do interesów. Pokaż mi swoje towary. Czyli sobie tym prostym sposobem odblokowaliśmy Baltrama, ale niestety on ma badziewie. Na zakupy mikstur to jeszcze przyjdzie czas. Najpierw lecimy do Hakona. Pokaż mi swoje towary. No i ty jak zwykle nie zawodzisz. I chyba tylko ty miałeś to, co chciałem. Reszta jest nieistotna. Tak więc co, teraz lecimy, moi drodzy, w Kimanji do północy. No i będziemy cisnąć Czekajcie, tylko sobie wywalę na razie wszystkie teleporty, bo mi są na razie niepotrzebne. Dobra. Święty płoń sobie później odpalimy. Dobra, Watras, skończ biadolić. Powstało morze. O mój Boże. Dobra, lecimy tutaj w Kimanji do północy, żeby nam nasz mistrz zwolnił karat. Dobra, zwolnił nam te kowadełka i tak dalej. No i moi drodzy, teraz możemy przejść do tematu, dlaczegoż to u Bastera to zadanie jest zbugowane. Przekopałem się przez kilka forów, nie trwało to długo, więc spokojnie, tutaj będę kuł od groma mieczy, więc mam teraz czas, żeby pogadać. No i na forach pisze, że cieniostwór, który respi się, to nie chodziło o tego cieniostwora, inaczej,
Cieniosfór, który respi się przy kamiennym kręgu, tam gdzie z Kawalornem szukamy fragmentu ornamentu, on też jest w jakiś sposób odpowiedzialny za zniszczenie i zbagowanie tego zadania pod względem doświadczenia, ale głównym takim złym jest cieniosfór, który respi się jako drugi cieniosfór obok zielarki Sagity. On jest głównym tam problemem i żeby to zadanie odbagować, trzeba po prostu tego cieniostwora albo nie zabijać, albo, jak mówi druga wersja, tego cieniostwora trzeba podprowadzić pod Bustera, żeby Buster go zabił. Czyli wiecie, osłabić tego cieniostwora na maksa, żeby tam na hita zszedł Bustera i wtedy to jest odblokowane doświadczenie. Co prawda mógłbym się cofnąć, bo ja save'y mam z każdego odcinka, ale moi drodzy, zbyt wiele by mnie to kosztowało. Tu naprawdę mi nie zależy, ja punktów nauki mam dość, żeby to rozdysponować jeszcze, bo w tym odcinku będę dysponował tymi punktami nauki. Tak więc ze spokojem, moi kochani, nie ma bólu. Dobra. Zaraz sobie wszystko potem jeszcze wykujemy. No i co, w tym odcinku jeszcze poza oczywiście wykuwaniem mieczy, mam dzisiaj nockę przy kowadle, tak więc nieźle. Nauczę się jeszcze punktów siły, tyle ile da radę. I chyba zrobię coś, czego nie robiłem nigdy podczas grania, więc to będzie też absolutna świeżość. Ale do tego przejdziemy, kiedy już sobie ogarnę wszystkie pomniejsze kwestie. Oczywiście, moi drodzy, forma obecna bezimiennego to nie jest forma, na której mi jeszcze zależy, bo bezimienny może być jeszcze mocniejszy, może mieć jeszcze lepszy ekwipunek i tak dalej, tak więc to jeszcze nie jest ostateczna forma bezimiennego. Dużo ja tej stali jeszcze mam, matko jedyna. No. I oczywiście teraz będę ubolewał i biadolił nad tym, a ty co, gdzie ty, Brian? A, na piwku byłeś, no to spoko. Będę biadolił nad tym, że niestety nie można wykuć wszystkich mieczy od razu, a przyspieszyłoby mi to robotę niebotycznie. Ale mniejsza z tym. I o czym jeszcze warto wspomnieć? No chcę się dobrze przygotować do tego polowania na smoki, ponieważ Górnicza Dolina oczywiście już nie będzie stanowiła takiego zagrożenia jak w przypadku drugiego rozdziału, kiedy to pierwszy raz tam sobie wywijałem razem z Diego. W sumie bez Diego bym tam za daleko nie zaszedł. No i w przypadku Górniczej Doliny zajrzę w zakamarki, do których nie chodziłem, nawet nie ze względu na to, że po prostu no, nie dawałem sobie rady, ale fabularnie nie chciałem tam łazić, bo no jednak jakiś tam strach jest, że mogłem coś tam zepsuć, nie? Tak więc wiecie jak jest. Tym niemniej czwarty rozdział no, nie będzie oczywiście tak obszerny jak trzeci, no bo no, jest fizycznie niemożliwe. Chyba, żebym stał w miejscu i opowiadał jakieś głupoty przez 50 odcinków. Ale kilka ładnych odcinków na pewno tam zostaniemy, ponieważ ten czwarty rozdział jest dużo mocniej wypełniony questami niż drugi. Na pewno, czyli jest zdecydowanie więcej do roboty. No i oczywiście eksploracja też będzie miała jakiś tam czynnik wpływający właśnie na to, że spędzimy tam zwyczajnie więcej czasu, ale jak zapewne zdecydowana i znakomita większość z Was się ze mną zgodzi, Górnicza Dolina w przypadku Gothica 2 ma naprawdę mosiężny klimat, klimat czegoś, co już przeminęło, klimat takiej klimat, że tak powiem, sielanki więźnia bezimiennego. Ta sielanka już nigdy nie wróci, tak? Ziemie są zajęte przez orków, przez smoki, ludzie są po prostu gdzieś stłamszeni, są tylko żywą karmą, właśnie jak to mu wspomniał Diego, dla prawdziwych władców Górniczej Doliny, czyli smoków. Tak więc zło zapanowało tam na dobre. No i właśnie bezimienny jest tym typem, który najprawdopodobniej temu złu położy kres, oczywiście, o ile mu się to uda. No i o ile wyniesie całą głowę z tej batalii, tak jak w przypadku właśnie Świątyni Śniącego, gdzie pozornie wszystko się zawaliło razem z bezimiennym. Na bezimiennego tam spadły skały i co tylko. Pablo, spłyń, dzięki. Ale po miesiącu nekromanta sobie przypomniał, że jednak trzeba bezimiennego przyzwać. Chociaż zastanawiam się, dlaczego to przyzwanie trwało tak długo. Wydaje mi się, mogę położyć teorię, że struktura magii była tak mocno zakłócona, że nawet w jakiejś odległości od Górniczej Doliny po prostu to pole magiczne nawet dla tak potężnego maga, jakim jest Xardas, zwyczajnie sprawiało, że no nie dał sobie rady z przywołaniem Śniącego, ponieważ nie wiem, czy ta mana gdzieś mu się porozchodziła, czy cokolwiek innego, czy po prostu pole magiczne było tak mocno zakłócone, że nie dało się skutecznie przeprowadzić teleportacji. Dziwne i smutne jest to, że nie zostało to wyjaśnione, a mogłoby być wyjaśnione. Matko jedyna, ile ja hajsu teraz za to zgarnę.
Ale wracając, no mogliby to jakoś twórcy wyjaśnić w którym rozdziale, nie? Dużo jeszcze ja tego będę kuł. Jezus Maria. Jaki w ogóle mamy czas? No, jeszcze trochę czasu mamy. Wszystko powinien zdążyć zrobić. Aj, no. Dobra. Teraz Kimanji do poranka. Brian, spłyń. Spłyń. Co się dzieje? Nie pytaj, tylko odpowiadaj. Lecimy do Harada. Sprzedajemy mu wszystko. Hej. Dawno cię tutaj nie było. Gdzie się pętasz, hmm? Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze. Daj to tutaj. Dobrze. Oto twoja zapłata. 14 koła. Dziękuję, dobranoc. Hej. Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. Okej, ta jedna surowa stal będzie mi potrzebna do konkretnego tutaj zabiegu. Teraz sobie ogarniemy sobie szybciutko. Przy stole alchemicznym się zbagowałem, trochę mniejsza z tym. 4 miksturki siły, to nie potrwa zbyt długo. W ogóle, jak to wygląda, nawet nie chcę tego komentować, jest grubo. Dobra, 3 i zaraz ostatnia, 4. Oczywiście chciałbym tego więcej mieć, ale no, nie można mieć wszystkiego. Okej. Uzurisa, matko. Uzurisa jeszcze bym się wyposażył w... albo nie. Pomalutku. Do majątku ziemskiego. Gdzie to jest? Tu. Cyk. Dobra, już nie będziemy musieli słuchać ględzenia Watrasa. Zaraz ściągamy sobie wszystko to, co daje nam siłę. 19 tysięcy ma prawie tego Gelda. Matko. Cyk, pościągane wszystko. I obecnie mam siły 108. Wyuczę się jeszcze 7 punktów siły. Na pewno. Później wyuczę się jednej rzeczy, której nie uczyłem się nigdy, ale najpierw zagadajmy z Torlofem. Chcę zwiększyć moje umiejętności, prawda? To się nigdy nie zmieni. Świetnie. Teraz możesz skuteczniej wykorzystywać swoje umiejętności. Dobra. Tak, 115 siły. Teraz sobie dopompujemy siłę za pomocą, tutaj jeszcze walniemy sobie eliksir zręczności, bo go mieliśmy. Raz, dwa, trzy i cztery. No. I dodatkowo jeszcze kamienna tablica siły gdzieś tutaj się zakitrała. Jest, siły dwa. Pięknie. I zakładamy pierścionki oczywiście, nie do many, co ja robię. Siła trzy, pięć, 10 i kolejna dyszka tu. Dobra. Obecnie mam, moi drodzy, 159 punktów siły. Brakuje mi raptem jednego punktu siły do założenia samoczej zguby. Jednak, moi kochani, tu jeszcze sobie ściągnę ten łuk. Moi kochani, ja zrobię coś, czego się nie imałem nigdy. Z racji tego, że jestem czarnikiem kowala, to te punkty, które mógłbym wykorzystać w siłę, po prostu wykorzystam na nauczenie się kozackiego ostrza u Beneta, ostrza z magicznej rudy. Hej, ty! Się z tobą zgadzam. To przecież... Chciałbym wiedzieć więcej o wykuwaniu magicznej broni. Chyba tym razem przeszedłem samego siebie. Opracowałem 2 bitewne ostrza. To najlepsza rzecz, jaką do tej pory zrobiłem. I chodzi mi o ciężkie magiczne ostrze bojowe. 8 punktów nauki. Niektórzy mogą powiedzieć, że marnotrawię te punkty nauki. Ale mniejsza z tym. Dobra, Bennett się zbagował, to nawet i dobrze. Moi drodzy, tutaj też nie chodzi o to, że jakoś wiecie, chcę się tutaj popisać czymkolwiek. Chodzi mi o to, że ja nigdy tego nie robiłem i dla mnie też jest to jakaś nowość. 4 bryłki rudy to kosztowało. I druga sprawa. To ostrze bije tyle samo, nie bije oczywiście tyle co smocza zguba, bije mniej, ale wygląda po prostu przekozacko. To jest coś a la albo mściwa, albo gniewna, albo wściekła stal. Po prostu wygląda fenomenalnie, ale to jeszcze nie jest koniec.
O nie, 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 nie. Ja tu jeszcze kupię sobie jedną rzecz u Kaleda. Myślisz, że ja mam lepiej? Jaką broń możesz mi zaoferować? Słyszę, najlepszą! Tylko popatrz! I chcę kupić sobie, o, maszerową stal wezmę, bryłki rudy wezmę. Chcę sobie kupić kuszę łowcy smoków, 180 obrażeń, 150 punktów siły. Fantastyko. No dobra, gdzie ta kusza? No oczywiście teraz nie mogę znaleźć. Mamy to, kusza łowcy. No moi drodzy, to jest teraz wyposażenie, no arcy ciekawe, arcy fajne. I teraz co? Jeszcze na szybko może się wytelepcę do klasztoru. Kupię u Goraksa wszystkie mixty. Do klasztoru. Szósteczka. Tak więc no w tym odcinku praktycznie te przygotowania mam zakończone. Wszystko co chciałem zrobić zrobiłem. Najwyżej w następnym jeszcze kupię sobie szybko jakieś mikstury u Zurisa. A może nawet zdążę w tym. I to będzie tyle. Możemy ruszać na polowanko. Potrzebuję paru rzeczy. No, biorę oczywiście wszystko. No to teraz szybko do miasta. W takim razie tylko jeszcze trzepniemy sobie szybkiego śledzia. Szybki śledź. Niepotrzebnie te teleporty pościągałem, bo teraz sobie sam bałagan robiłem, nie? Dobra, siódemka. Ale wiecie jak to ja. Ja zawsze muszę narobić bałaganu, namieszać i tak dalej. Tak więc lecimy do Zurisa, on będzie miał pewnie odgromad tych mikstur. A jeżeli będę miał ich zwyczajnie zbyt mało, no to jeszcze zapas zawsze mogę uzupełnić w samej Górniczej Dolinie, bo podejrzewam, że tam też u handlarzy pewnie się sporo pozmieniało. A te trzy punkty nauki, które mi zostały, też spożytkuję. Jeszcze w następnym odcinku muszę iść do Abuina, bo w tym już nie zdążę. Więc jeszcze musi być wróżba, nie? On po prostu za dużo gada. Pokaż mi swoje towary. Oho, ty jak zwykle nie zawodzisz. Ekstrakty, eliksiry i pełnię życia. Bierę to. Ile ja tego już mam? No, 40. No, spokojnie. Spokojnie, jestem wyposażony tak, jak się należy. Tak więc czekajcie, ja sobie tutaj gdzieś stanę z boczku, żeby Herolda po prostu nie słuchać. Tutaj gdzieś w kąciczku takim. Tak więc, moi kochani, przygotowania do walki mamy ogarnięte. 31 poziom mógłby być wyższy, gdyby nie te zbagowane rogi Bastera. 159 punktów siły, 38 zręczności, 69 many, 730 punktów trafień, więc mamy tutaj takiego typowego tanka z kozacką kosą na plecach. Pierwszy raz ją dzierżę na plecach w historii mojego grania w Goticzka, tak więc dla mnie to też nowość. No i moi kochani, następny odcinek będzie arcyciekawy, ponieważ w następnym odcinku już wyruszymy w stronę Górniczej Doliny polować na smoki. Tam jeszcze będziemy musieli oczyścić przełęcz. I na początku następnego odcinka jeszcze tylko doskoczę do Abuina, żeby ten dał mi wróżbę, mam nadzieję, że pomyślną. I polecimy już na polowanko na smoki. Ale moi kochani, to wszystko będzie miało miejsce w odcinku następnym. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 od Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć.